Witajcie, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na stronie Tierster, chyba się tak nazywa ta stronka? Tiermarker, o. I robimy sobie dzisiaj nagramy sobie ocenę poszczególnych postaci z totalnej porażki. Wszystkie chyba 7 sezonów. I tak, jest taki najlepszy, a to jest taki, że lubiłem go, był fajny. B to było taki neutralny, C to było takie, że nie lubiłem, a D to było, że nienawidziłem. No i tam na dole mamy postacie i będziemy po prostu przesuwali na odpowiednie miejsce. Także zacznijmy od Cody'ego. Cody dał na A. No, był spoko, lubiłem go, ale jakoś taką bardzo moją ulubioną postacią to nie był. No ale lubiłem go, tam chyba tylko w pierwszym się dziwiłem, że szybko odpadł, później w tym trzecim. To głównie przez to, że chyba chcieli bardziej rozwinąć ten związek z Sierra. Powiązania, ale tak to w sumie było spoko. No i mamy Courtney, którą dam na D, bo jej nie lubiłem. Jak za mała lata jeszcze to oglądałem, to jeszcze mi się nawet podobała kiedyś, ale teraz to widzę, że nie, ona po prostu nie. Dajemy DJ. DJ to jest B. No, obojętny mi był w sumie bardziej niż... No, był spoko, ale był bardziej mi obojętny niż... Tak szczerze. Ewa... Obok Courtney była irytująca. Ezekiela bym dał nawet na A, bo w sumie nawet była spoko. Był spoko w postaci, już żałowałem, że on to szybko odpadał, ale spoko i ciekawy był też ten jego wątek z jego przemianą w takiego potwora. No ale nie było spoko. Harold w drugim sezonie bardziej mi się podobał. W trzecim odpadł szybko, a w pierwszym był nawet ok, ale no radam na A, bo w sumie był nawet spoko. Heather była wkurwiająca trochę, była spoko napisaną postacią, ale jeżeli chodzi o moje odczucia, to raczej na C i w sumie tyle. Easy to jest B, nic kompletnie, nic do niej nie czułem, ani sympatii, ani nienawiści. Leszauna dam na A, też ją lubiłem. No jest był irytujący, nie lubiłem go. Nie był jakiś zły, ale go po prostu nie lubiłem. Teraz Trent. Też nie był jakoś... Nie był moją ulubioną postacią. W pierwszym sezonie był jeszcze spoko. Ale w drugim to był po prostu mazypa i w sumie cieszyłem się, że od razu odpadł. Złata bliźniaczka. Dałbym ją na C. Anna Maria raczej na B. Ten ja nie wiem jak się nazywał, ale on się nie odzywał prawie w ogóle, ale dam go w sumie na B, bo w sumie nic tak bardzo z niego nie czułem. I teraz taki trochę MVP, czyli Owen, Duncan i Alejandro, on już cała trójka idzie na S. Duncan z tego względu, że ta przemiana jego z złoczyńcy w pewnego rodzaju bohatera. Alejandro to jest, moim zdaniem, zajebiście napisana postać. Owen, no po prostu lubię grubasów i lubię... I po prostu go lubiłem. Był spoko. Spoko mordeczka był. Trent był beznadziejny. Chyba się tak nazywał Trent. Tak, Trent. Gwen dałbym na A, też fajna postać, lubiłem ją tak samo tutaj. Sierra i tak samo myślę, że dam tego, on się nazywał Birdo? Tak, no on był nawet też spoko, zauważyłem, że szybko odpadł. Bev też była nawet spoko, więc oni wszyscy są spoko. Capral też był spoko, nie pamiętam jak się nazywał. Britney bardziej na B. No nie była jakoś taka bardzo fajną postacią, ale też nie była jakoś bardzo zła. Ten drugi z surferów też na B. Nie. Cameron to jest A. Mógł spoko postaci, ale nie był jakoś moją ulubioną z tego trzeciego, nie, czwartego i piątego sezonu. Teraz mamy chyba nie Katie. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale dam ją na S, bo to była chyba moja... Jedna z tych ulubionych postaci z wariackiego wyścigu, uważam ją za spoko dziewczynę. Żałuję, że nie dostała się do finału, bo powinna i to powie,
Żałuję, że to nie było czegoś takiego, że oni, bo to byli przyjaciele, tylko w sobie zakochani. Żałuję, że oni nie dostali się do finału, w którym by po prostu wygrali. Szef to też jest S. To tu dużo mówić. Ten brat był wkurwiający. Lubię psycholi, więc Chris do A. Goci też, lubiłem ich. Byli bezużyteczni w sumie w tym 7. sezonie, ale byli spoko. Dakota nie lubiłem. Nie tak samo. Dałem raczej tutaj. Ten, mimo iż lubiłem tą parę, to jednak tutaj był beznadziejny. On był raczej taki, ten prowadzący ojciec. Tam był ojciec synem. Bardziej na B. Ta pójdzie tutaj. Ella pójdzie na D, bo nie lubiłem jej śpiewania. Jedna z geniuszek pójdzie na C. Emma powiem, że B, ponieważ na początku jej nie lubiłem, ale później się to zmieniło, jak to się to coś znała. To nie jest związek. Goci. A, Gotka nie dana A. Nie jest. Dobra, tutaj oni. A, tak samo Krista. Dobra, to teraz to jest S. Jeff. Raczej taki tutaj. C, powiedzmy tutaj. Ona była irytująca. Tak samo. Nie, Wiktor był nawet spoko, więc dam go wyżej troszeczkę. Ją dam na A. Tak samo nieszczęsnego bliźniaka jednego. Oni byli nawet ok, ale dam ich bardziej na B, bo byli bezużyteczni. Joe bardziej na C. Ona była po prostu, bo była. Ona była irytująca. On był nawet spoko, więc dam go na A. On był bardziej taki neutralny. No nie, ona była beznadziejna. Ta matka tak samo w sumie. To jej siostra Emmy. Dam ją na A, bo jej lubiłem. Weganki były bez sensu. Dam je na tutaj. Leonard to jest na końcu. Go dam tutaj. Go dam tutaj. MacArthur to jest moim zdaniem MVP tego gladiackiego wyścigu. Ten był, no, bardziej była mi obojętna w sumie. Ale nie, to jest taki, no, razem z nią jest. Dexter, znaczy Max, aka Dexter, aka złoczyńca. Średnio drugi z bliźniaków do A. Mike, Madam S z Weganki, gdzie jest druga? Dam ją obok jej, bo czemu nie? Tak samo ten starec. Oni też byli wkurwiający rokowcy. Rolnik szuka żony, ale w zasadzie rolnik szuka żony, to on też idzie tu. Tak samo sobie chce iść od razu. Ten z pary, on był, dam go na B, bo był taki, nie był ani irytujący, ani nie, nic. Sam to jest. No, ja też był raczej neutralny. To jest ta druga, to powiedzmy tak, dam ją wyżej niż tu zło, bo była jakoś fajniejsza. Partnerka MacArthur B. Pani od polskiego to będzie to raczej C. Tak samo w sumie Scott, bo był w sumie, nie, był beznadziejną trochę postacią. On dam go na A, bo go lubiłem. Nie pamiętam, jak się nazywał. Tak samo ona się chyba nazywała. Nie pamiętam. No, nie pamiętam. Nie pamiętam imion. Teraz cała masa beznadziejnych postaci pokroju. Goli dam jeszcze na D, bo był z nim. Nie, był jakoś bardzo zły. Tak, ona odpadła od razu. Ta była irytująca. Sugar nienawidzę. I ona też jest beznadziejna. Córka do kompletu z matką. Nightsninga też nie lubię. Więc tutaj. Poszła taka parka tutaj. Ten drugi z influencerów z wariackiego wyścigu idzie do swojej koleżanki, bo był nawet spoko. To Fera lubiłem. Fajna osoba, fajny kontakt z nią był. No i Zoe. Czy ja coś przedstawiłem? Tak, przedstawiłem go tutaj, dobra. No i Zoe też na S, bo też fajna postać, fajnie, że dotarła do finału. Też ją lubiłem. Dobra, to byłoby na tyle. Tak wygląda S u mnie. Tak wygląda A. Tak wygląda B.
C i D. Piszcie, kogo wy byście inaczej ustawili. Ja się z wami pożegnam już teraz. Siema.